Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Otwieram 10. sesję Rady Powiatu Świdwińskiego. Witam panie i panów radnych, pana Mirosława Majkę, starostę powiatu, pana Zdzisława Pawelca, wicestarostę powiatu oraz pozostałych członków zarządu. Witam również panią Lucynę Miętek, skarbnika starostwa. Witam również naczelników wydziałów starostwa, a także przybyłych na dzisiejszą sesję gości zaproszonych. Witam pana Marcina Książek, wójta gminy Sławoboże, pana Sebastiana Witek, burmistrza Połczyna. Witam przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie, pana Kałużę. Witam panią Halinę Głowacką, dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarnej Epidemiologicznej. Witam pana Krzysztofa Łazarza, dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju. Witam także osoby śledzące naszą sesję poprzez urządzenia elektroniczne. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 17 radnych, a więc komplet radnych, a tym samym jest kworum umożliwiające prowadzenie dzisiejszych obrad oraz podejmowanie uchwał. W materiałach na dzisiejszą sesję otrzymali państwo porządek dzisiejszych obrad. Czy do tego porządku są jakieś uwagi, zastrzeżenia, czy też nie? Dziękuję. Nie widzę. Proszę zatem o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Dziękuję. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Teraz następnie chciałbym jeszcze po tym wstępie udzielić krótkiego głosu panu radnemu Stefanowi Mycy, który prosił o to jeszcze przed. Formalnie i oficjalnie podziękować wszystkim pracownikom starostwa za ogromne serce. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Sprawy regulaminowe mamy już za sobą i przystępujemy do dalszej realizacji porządku obrad. Mam nadzieję, że zarówno panie, jak i panowie radni zapoznali się z protokołem poprzedniej sesji. Czy ktoś z państwa chciałby wnieść jakieś uwagi lub zastrzeżenia do protokołu z poprzedniej sesji? Nie widzę. A w związku z tym proszę w takim razie o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Proszę o podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Też nie widzę. Także stwierdzam, że protokół został przyjęty jednogłośnie. Przystępuję do dalszej części obrad. Proszę pana starostę o przedstawienie informacji z pracy zarządu powiatowego w okresie międzysesyjnym. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni goście. Ostatnia sesja odbyła się 29 sierpnia. W okresie międzysesyjnym zarząd odbył 3 posiedzenia. Podjął 9 uchwał, w tym 2 dotyczyły zmian w budżecie w toku jego wykonywania. Przypomnę, że budżet po dokonanych zmianach na bieżący rok zamyka się dochodami w wysokości 75 225 tysięcy złotych, wydatkami w wysokości 73 329 tysięcy złotych. I nadwyżką budżetową w wysokości 1 893 000 zł. Zarząd podjął również uchwałę w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu i projektu wieloletniej prognozy finansowej na 2020 rok.
Zarząd upoważnił wicestarostę do reprezentowania powiatu świdnickiego na nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju spółka z o.o. Połczynie Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez spółkę zobowiązania kredytowego. Chodzi tutaj o kredyt w rachunku bieżącym 700 tysięcy złotych w banku PKO SA. Zarząd upoważnił starostę świdwińskiego do reprezentowania powiatu świdwińskiego na nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju, spółka z o.o. z siedzibą w Połczynie Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na udział pani Magdaleny Luski w spółce patronka spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinku. Pani Magdalena Luska jest powołana na prokurenta Przyjaznego Szpitala, a jednocześnie jest w zarządzie spółki patronka w Szczecinku. Rada Nadzorcza miała wątpliwości, ponieważ są to te same PKD, czyli tu lecznictwo, więc takie wątpliwości powzięli, że czy może być w zarządzie tutaj, być jednocześnie u nas prokurentem. W związku z tym zarząd, zgromadzenie wspólników, przepraszam, uznało, że ponieważ PKD bardzo wąskie jest, jeżeli chodzi o usługi lecznicze, a patronka zajmuje się zupełnie innymi sprawami niż nasz szpital, czyli długoterminowe leczenie dożylne, dojelitowe, przepraszam, do odżywianie i uzależnienia leczy, a nie szpital nas tych rzeczy nie podejmuje, więc uznaliśmy, że taką uchwałę podejmiemy i stąd upoważnienie starosty do podjęcia tej uchwały, że pani Luska może brać udział w patronce. Zarząd podjął uchwałę w sprawie udzielenia organizacji pozarządowej Polskiemu Związkowi Niewidomy Okręg Zachodniopomorski koło Świdwin dotacji na realizację zadania publicznego w bieżącym roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Kwota tego dofinansowania wynosi 3580 zł. Zarząd podjął uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie. W formie uchwały zarząd pozytywnie zaopiniował projekt programu ochrony środowiska dla gminy wiejskiej Świdwin na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2025. Zarząd w formie uchwały na wniosek powiatowego zarządu powiatu kołobrzeskiego pozytywnie zaopiniował pozbawienie kategorii dróg powiatowych drogi położonej w miejscowości Ustrolie Morskie w celu zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych oraz na wniosek gminy Brzeżno pozytywnie zaopiniował zaliczenie do kategorii dróg gminnych działki położonej na terenie gminy Brzeżno. Zarząd również rozpatrzył i przyznał stypendia starosty za okres zimowy roku szkolnego 2018-19, czyli poprzedniego, drugi semestr. Przyznano stypendia 76 uczniom. Kwota się nie zmieniła, 700 zł za semestr na ucznia. Dodam tylko, że 10 stypendystów jest z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie, 40 stypendystów Zespołu Szkół Rolniczych w Świdwinie, 26 stypendystów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie Zdroju. Wszystkim serdecznie gratuluję uczniom, również wychowawcom, nauczycielom i dyrektorom tych szkół. Kryteria, jak jeżeli ktoś zna regulamin, są bardzo ostre. 5.0 średnia i wyższa to każdy uczeń zdobywa, 4.75 jeżeli i wyżej, jeżeli na arenie co najmniej regionalnej, okręgowej są laureatami bądź zwycięzcami olimpiad. I najlepsi uczniowie, niezależnie od średniej, ze szkół zawodowych. Czyli trzech uczniów, bo we wszystkich trzech szkołach
są stypendystami. Zarząd powiatu rozpatrzył także sprawy, które są przedmiotem obrad dzisiejszej sesji. Ja jeszcze chciałbym krótko podziękować, bo 14 września odbyły się kolejne dożynki powiatowe. Chciałbym podziękować współorganizatorowi, czyli miastu Świdwin, gminie miejskiej Świdwin, panu burmistrzowi Piotrowi Felińskiemu za współorganizowanie, wszystkim wójtom, burmistrzom, wszystkim tym, którzy zaangażowali się w to, żeby tak, a nie inaczej wyglądały te dożynki. Ja uważam, że były bardzo dobrze przygotowane, dużo atrakcji było, no i pogoda dopisała. Swoim pracownikom ze starostwa również serdecznie dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie starosto. Czy ktoś z państwa chciałby się odnieść do tej informacji? Bardzo proszę, pan Rafał Terlecki. Panie starosto, ja tylko pytanie, może niekoniecznie dotyczące pana sprawozdania, ale wieś powiatowa niesie, że jest jakieś zainteresowanie inwestora dawnym budynkiem szkoły zawodowej przy Wojska Polskiego. Czy to prawda? Sprzedażą? Tak. Jest, ponieważ pojawił się wniosek o rokowania co do ceny z ofertą cenową. Procedura ruszyła, nie wiem, około 2 miesięcy. Ona pod koniec października bodajże się skończy. I jeszcze jedna osoba oglądała wszystkie 3 budynki i zainteresowana jest również tym. Także spodziewam się, że co najmniej 2 osoby do rokowań przystąpią. 600 tysięcy, jeżeli tak powiem, w rokowaniach była ta cena, którą oferent zaoferował, była 600 tysięcy złotych. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Dziękuję bardzo. Panie starosto, dziękuję uprzejmie. Realizując kolejny punkt porządku obrad, przystąpimy do, przepraszam, w kolejnym punkcie jest informacja dotycząca rynku pracy w powiecie świdwińskim, a także aktualne funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy. I bardzo proszę o przedstawienie nam tej informacji przez panią dyrektor, panią Elżbietę Lewandowską. Słychać? Mam zaszczyt przedstawić państwu temat rynek pracy w powiecie świdwińskim, funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy. Otrzymaliście państwo obszerne informacje dotyczące tego tematu. A, jeszcze tutaj. Dzięki. Dotyczące funkcjonowania i rynku pracy w powiecie świdwińskim. To jest cały rok 2018 i półrocze 2019 roku. Powiatowe służby zatrudnienia obchodziły stulecie swojego istnienia, także w styczniu uczestniczyłam w konferencji zorganizowanej przez ministerstwo, przez nasze ministerstwo, także po prostu z rąk pani minister Rafalskiej i pana ministra Szweda Powiatowy Urząd Pracy otrzymał taki dyplom za uznanie za pracę w 2018 roku. A przechodząc do sytuacji na rynku pracy w powiecie świdwińskim, to powiat świdwiński należy do tych powiatów w województwie zachodniopomorskim, gdzie jest wysokie bezrobocie. I jeśli chodzi o stopę bezrobocia na koniec grudnia 2018 roku, wynosiła ona 14,2%.
wskaźniki bezrobocia dla poszczególnych gmin, to wyglądają tak, że największy wskaźnik bezrobocia jest w gminie Brzeżno, najniższy w gminie miejskiej Świdwin. Na terenie powiatu funkcjonuje 4595 podmiotów gospodarczych. To jest też wskaźnik na liczba na koniec półrocza. Już jeśli chodzi o koniec sierpnia, to tych podmiotów gospodarczych wzrosło do 4620. Nadal obserwujemy spadek bezrobocia. Tu mamy wskaźnik na koniec lipca. Wynosił on 12,1%, ale dzisiaj właśnie przed chwilą, zanim do Państwa tu przybyłam, otrzymaliśmy nowe wskaźniki na koniec sierpnia, także w liczbach bezwzględnych to jest 1698 bezrobotnych i stopa bezrobocia to jest 11,8%. Niemniej ten miesiąc wrzesień już jest takim miesiącem, gdzie obserwujemy wzrost rejestracji, tak? Także mniej więcej we wrześniu już każdego dnia widzimy, że ponad 20 osób się rejestruje. Jeśli chodzi o przeciętnego bezrobotnego powiatu świdwińskiego, to ma on około 40 lat. Raczej jest kobietą, bo przewaga kobiet, jeśli chodzi o to bezrobocie. Ponad 60% to ogółu bezrobotnych to są kobiety. Posiada zasadnicze wykształcenie, to jest ponad 30%, gimnazjalne podstawowe 32% i co czwarty bezrobotny nie posiada kwalifikacji zawodowych. Przewaga również mieszkańców wsi, to jest 56,6%. To jest bezrobotny nie posiadający staż lub posiadający do 5 lat staż pracy. To jest ponad 50% i w rejestrach urzędu znajdują się również bezrobotni długotrwale, też wysoki wskaźnik 52,2%. Były takie lata, że ten wskaźnik był zdecydowanie wyższy niż od tego 50%. Wynosił ponad, nawet dochodził do 70%. Jeśli chodzi o rynek pracy, w powiecie funkcjonują, tak jak mówiłam, tu mamy wskaźnik na liczbę na półrocze 4595 zakładów pracy. Przewaga jest oczywiście tych zakładów prywatnych, bo 93,8% to są właśnie te prywatne, publiczne 6,2%. Przewaga, jeśli chodzi o branżę, to jest handel hurtowy detaliczny. Z Urzędem Pracy współpracuje 524 przedsiębiorców, to jest ponad 12% wszystkich ogółów, wszystkich tych podmiotów gospodarczych. Jeśli chodzi o rynek przedsiębiorców, to jest to zagłębie produkcji tworzyw sztucznych oraz przetwórstwa drewna i to są nasze zakłady pracy, tak. Rynek przedsiębiorców, zakład produkcji drzewnej, Budrem, no i nasz salon sukien ślubnych. Jeśli chodzi o Połczyn-Zdrój, to jest to ośrodek uzdrowiskowy. Od 2004 roku, od momentu wejścia do Unii Europejskiej, z Funduszu Pracy i ze środków unijnych utworzono 1140 firm. Z tego 61 nadal funkcjonuje do dzisiaj. I po prostu, jeśli chodzi o powiat, to są to raczej małe, średnie firmy, nie ma większych jakichś firm. I jest tutaj ranking także na 248 osób zatrudnia firma Ferroplast.
Uzdrowisko Połczyn Zdrój 244, Plastyk Form 209, Intech Rusztowania 193, Agnes 162, Polaryka 110, no i pozostałe zakłady to poniżej 100 osób zatrudniają. Jeśli chodzi o powiat świdwiński, to tutaj przedstawiony jest wykres podmiotów gospodarki narodowej, jak właśnie wzrost od 2012 roku, kiedy to było 4412 podmiotów. Obecnie ten wzrost widoczny jest, jeśli chodzi o koniec czerwca 2019 roku. Wzrost również występuje wśród, jeśli chodzi o osoby pracujące. W 2010 roku to liczba pracujących była poniżej 9 tysięcy. Mamy dane z 2017 roku, dane z GUS, to są liczba pracujących w powiecie, to jest 9418 osób. Jeśli chodzi teraz o działalność i funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie, to urząd realizuje w imieniu starosty zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia. Zadania te są wyszczególnione w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Mamy już znowelizowaną ustawę Dziennik Ustaw z 2019 roku. I urząd realizuje te zadania poprzez to, że prowadzi usługi rynku pracy, a więc pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, organizuje szkolenia oraz poprzez instrumenty rynku pracy, a więc te działania, które wspierają zatrudnienie. I tutaj mamy między innymi staże, prace interwencyjne, roboty publiczne i inne instrumenty. Jeśli chodzi o takie pasywne działania, to właśnie związane są z rejestracją i wyrejestrowaniem. Jak państwo widzicie tu na wykresie, te rejestracje od 2016 roku są coraz mniejsze, także na półrocze 2019 roku zarejestrowało się 1750 osób. Wyrejestrowanie jest znacznie więcej, stąd ten spadek bezrobocia. I w wyniku właśnie tego wydajemy bezrobotnym lub osoby, które tracą status bezrobotnego, wydajemy decyzji. Tych decyzji również wydajemy coraz mniej. Wykresy przedstawiają tutaj państwu, że 2016 to było ponad 10 tysięcy decyzji, już 2017 około 10 tysięcy, 8517 to był rok 2018 i półrocze 2019 roku, no jakby zbliżone do tego 2018 roku. Tutaj jest też wykres przedstawiający ilość wydanych decyzji. Wydajemy na potrzeby również, na potrzeby czy osób bezrobotnych, czy różnych instytucji zaświadczenia. Zaświadczenia w formie papierowej, w formie elektronicznej. Jeśli chodzi o ilość tych zaświadczeń w formie papierowej, to najczęściej są one wydawane na potrzeby sądów, na potrzeby policji. I jeszcze w 2017 roku był ilość tych zaświadczeń w wersji papierowej był znacząco wyższy niż w formie elektronicznej. Jeśli chodzi o tą formę elektroniczną, to mamy taką platformę, która po prostu, dzięki której mogą korzystać JOPS-y, Inspekcja Pracy z tej platformy, po prostu pobierając sobie zaświadczenia.
Platforma jest wdrożona przez Powiatowy Urząd Pracy i na koszt Urzędu Pracy na potrzeby tej platformy środki otrzymujemy z ministerstwa. No i patrząc na 2019 rok, to po prostu coraz mniej jest tych zaświadczeń wydawanych w wersji papierowej. Zaczyna przeważać wersja elektroniczna. Jeśli chodzi o bezrobotni rejestrując się w Urzędzie Pracy, mogą uzyskać uprawnienia do zasiłku dla bezrobotnych. Taki zasiłek przysługuje przez okres 12 miesięcy i wykres, który Państwu przedstawiam, wskazuje, że po prostu rośnie też wskaźnik tych osób uprawnionych do pobierania zasiłku. Obecnie na to w tym pierwszym półroczu 25% i 30% ogółu bezrobotnych miały uprawnienia do zasiłku. 2009 rok to był ten, kiedy właśnie ta liczba, ten wskaźnik był wysoki. W przeciągu tych lat wskaźnik znacząco był niższy. Chodzi o to, że po prostu osoby pracują coraz dłużej, także dzięki temu, że pracują rok albo dłużej oraz pobierają wynagrodzenie równe minimalnej lub wyższej, stąd mają te uprawnienia do pobierania zasiłku. I coraz częściej, proszę Państwa, zdarza się sytuacja tego typu, że osoby uprawnione do pobierania zasiłku rejestrują się, mają już jakby plan na dalszą pracę, rejestrują się po to, żeby po prostu móc mieć, uzyskać dodatek aktywizacyjny za to, że po prostu z własnej inicjatywy podejmą zatrudnienie. I takich dodatków obserwujemy, że po prostu tych dodatków coraz więcej osoby uzyskują. Jeśli chodzi o pośrednictwo pracy, to polega ono, to są te usługi rynku pracy. Pośrednictwo pracy polega na udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia i do zadań pośrednictwa należy rozpoznanie rynku pracy, nawiązywanie kontaktów z pracodawcami, prowadzenie rejestru ofert pracy, umożliwienie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami. Inną usługą to jest poradnictwo zawodowe, które z kolei polega na udzieleniu osobom bezrobotnym poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu, miejsca zatrudnienia i w wyniku różnego rodzaju spotkań z bezrobotnymi, zajęciami, czy to w formie indywidualnej, czy w formie grupowej, też jakby poprzez swoje działania zmierzają do tego, by to zatrudnienie zostało podjęte. I w wyniku tych działań w 2018 roku 2205 osób podjęło zatrudnienie. W tej liczbie osób 1501 to były te osoby, które podjęły zatrudnienie pracę niesubsydiowaną i 704 osoby to były te osoby, które podjęły zatrudnienie w wyniku wsparcia, czyli po prostu to zatrudnienie subsydiowane. I tu Państwo macie schemat właśnie przedstawiający ogółem podjęcia pracy. Zrównoważone są podjęcia mniej więcej, jeśli chodzi o kobiety i mężczyzn. Podjęcia pracy niesubsydiowanej i subsydiowanej. Jeśli chodzi o podjęcia pracy w 2018 roku, to najwięcej podjęć pracy ogółem było w gminie Połczyn-Zdrój 678, na drugim miejscu jest miasto
617 gmina Świdwin. No oczywiście w tych mniejszych ośrodkach tych podjęć było zdecydowanie mniej. Analizujemy też taką sytuację i przez chodzi o to, ile osób bezrobotnych przypada na jedno stanowisko pracy. Analizujemy to każdego miesiąca i jeśli chodzi o 2018 rok, to po prostu ten miesiąc kwiecień to jest tym miesiącem, gdzie jest dużo ofert pracy i na jedną ofertę pracy przypada 8 osób, ale no jest to jakby też otwarcie tego okresu prac sezonowych. Natomiast w grudniu jest mniej ofert pracy i na jedną ofertę pracy przypada 40 osób. Jest to też jakby zamykanie tego bilansu i po prostu stąd jakby też tych ofert pracy jest wtedy i mniej i tych bezrobotnych jest wtedy więcej i dlatego jest taka liczba. Podjęcia pracy, jeśli chodzi o półrocze 2019 roku, podjęć pracy było 1064 i analogicznie do poprzedniej tabeli też mamy tutaj aktywny Połczyn Zdrój, 349 osób podjęło zatrudnienie, w mieście 301, 146 gmina Świdwin, Brzeszno 71, Rąbina 106, 91 Sławo Boże. Jakimi środkami finansowymi dysponowaliśmy w 2018 roku? To były środki Funduszu Pracy przyznane algorytmem. I tu Państwo mają kwotę, to było ponad 1 868 600 zł. Środki Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój skierowany do osób poniżej 30 roku życia, do osób bezrobotnych. Kwota 1 443 300 zł. Środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Ten projekt był skierowany do osób powyżej 30 roku życia. Kwota 1 682 200 zł. I reszta to były projekty z rezerwy ministra. Było ich, tych projektów 8. Już poszczególnych kwot może nie będę wymieniać, tylko po prostu powiem, że ogółem na 2018 rok dysponowaliśmy łącznie ze wszystkimi tymi projektami kwotą 9 660 600 zł. Tu jeszcze przedstawia diagram, jak to wygląda, taki kołowy, torcik kołowy i właśnie przedstawione tylko to są środki Funduszu Pracy przyznane algorytmem. Później mamy taki brązowy, to są środki unijne. POWER, czyli Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Zielony kolor to jest właśnie RPO i całość tutaj rezerwy ministra. Jeśli chodzi o rezerwę ministra, to kwota wynosiła 2 600 900 zł. Także te projekty unijne i rezerwa ministra to są środki pozyskane w drodze konkursu przez Powiatowy Urząd Pracy. Dodatkowym instrumentem, jaki dysponuje Urząd Pracy, to jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Krajowy Fundusz Szkoleniowy skierowany jest do pracodawców z inicjatywy pracodawcy.
pracodawca może skierować na szkolenie swoich pracowników lub z siebie też przeszkolić. Chodzi o to, żeby po prostu w dobie rozwijającej się technologii czy zmieniającego się rynku pracy nie zwalniać pracowników, ale po prostu znaleźć w swoim zakładzie dla niego jakieś inne miejsce. I po to są te szkolenia, żeby po prostu utrzymać pracownika w zakładzie pracy. Jeśli chodzi o 2018, jeszcze tutaj dopowiem tylko tyle, że po prostu ci pracodawcy, którzy zatrudniają do 10 osób, mają szkolenia finansowane w 100%. Natomiast ci, którzy zatrudniają powyżej 10 osób, koszt szkolenia refundowany przez Urząd Pracy to jest w 80%, 20% dokłada pracodawca. Przy czym Urząd Pracy nie ingeruje tu w typ szkolenia, po prostu jaka to firma szkoleniowa ma być wybrana, po prostu pracodawca też jakby dobiera sobie firmę szkoleniową. Jeśli chodzi o 2018 rok, to kwota w całości łącznie z rezerwą, bo tu była i też występowaliśmy kilkakrotnie o rezerwę, to wynosiła 157 800 zł. I w tym, jeśli chodzi o ten rok, to zawarto 31 umów z pracodawcami, co pozwoliło przeszkolić i zaktywizować 106 osób. Przy czym muszę powiedzieć tutaj, że zaznaczyć, że każdego roku, jeśli chodzi o Krajowy Fundusz Szkoleniowy, ministerstwo zmienia jakby priorytety, tak? Także po prostu w te priorytety trzeba się wpisać, żeby móc te środki skorzystać. Także każdego roku są jakieś zmiany. My ogłaszamy nabór mniej więcej na początku roku i nabór jest ogłaszany na stronach internetowych, także ogłaszamy też, jakie to są priorytety i jeśli pracodawcy zainteresowani są tym Krajowym Funduszem Szkoleniowym, to po prostu muszą w te priorytety się wpisać. W 2019 roku przyznany limit środków na szkolenie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego wynosił 202 500 zł i po prostu od początku w ramach tego KFS-u zostały zawarte umowy, 25 umów z pracodawcami, to pozwoliło na zaktywizowanie 135 osób. I tu wpisaliśmy się w te priorytety ministra. Natomiast o dodatkowe środki nie występowaliśmy, bo po prostu te drugie priorytety to były rady rynku pracy i dotyczyły one szkolenia były przeznaczone dotyczyły CIS-ów, KIS-ów, a na terenie powiatu takich ośrodków nie mamy, także po prostu o te dodatkowe środki nie występowaliśmy. Jeśli chodzi o rynek pracy, to staje się to rynek pracownika, coraz trudniej jest z rekrutacją pracowników, kandydatów na odpowiednie stanowisko pracy. Także pracodawcy zaczynają posiłkować się zatrudnieniem cudzoziemców. Jeśli chodzi o w 2018 roku, na podstawie oświadczenia powierzono wykonywanie pracy 322 osobom. To byli obywatele Ukrainy, Białorusi, Gruzji. Dominacja oczywiście cudzoziemców z Ukrainy.
i natomiast na podstawie zezwolenia na pracę, bo mamy dwa typy zatrudnienia cudzoziemców, na podstawie zezwolenia na pracę sezonową zostało skierowanych 380 osób i to też, to zatrudnienie, jeśli chodzi o to oświadczenie, to zatrudnienie może być do 6 miesięcy, tutaj do 9 miesięcy. Też tutaj większość pracowników to była z Ukrainy. Tak przedstawia się zatrudnienie cudzoziemców od 2011 roku. 2016 rok to był, kiedy tych oświadczeń było naprawdę dużo, bo 1336. I w 2018 322, w 2019 pierwsze półrocze 196 osób. Od 2018 roku zmieniły się przepisy, także po prostu wydajemy jakby, jest to możliwość zatrudnienia w dwóch takich rodzajach. Jest to zezwolenie na pracę sezonową i zezwolenie na to oświadczenie. Jeśli chodzi o pierwsze półrocze 2019 roku, to na pracę sezonową w pierwszym roku, w pierwszym półroczu 2019 roku 125 osób zostało zatrudnionych. Oczywiście mamy tu całą procedurę, co trzeba wykonać, żeby po prostu pracodawca mógł zatrudnić pracownika cudzoziemca, także po prostu oczywiście trzeba to złożyć wnioski do Urzędu Pracy z załącznikami odpowiednimi, no i tutaj pracodawca również wnosi opłatę w wysokości 30 zł. Także ja tej procedury nie będę przedstawiać Państwu, bo to zbyt dużo czasu by wymagało. Jeśli chodzi o możliwość, jakie jeszcze Urząd Pracy może, co może zaoferować osobom, które naszym klientom, to bezrobotnym konkretnie, to są szkolenia. W 2018 roku przeszkolono 51 osób bezrobotnych. Coraz częściej odchodzimy od tych szkoleń grupowych, takich dla szkoleń, dla szkolenia. I przeprowadzamy szkolenia indywidualne, czyli takie, które po prostu pod konkretną ofertę pracy. I jeszcze w 2018 roku były szkolenia grupowe, ale to dla tych bezrobotnych, którzy po prostu chcieli podjąć działalność gospodarczą. I był wymóg, że w EFES-ie takie właśnie przygotowanie poprzez szkolenie ABC przedsiębiorczości było przeprowadzane, także jeszcze w 2018 roku było szkolenie, jeśli chodzi o tych przyszłych przedsiębiorców. A jakie szkolenia indywidualne? No przede wszystkim szkolenia podnoszące kwalifikacje, jeśli chodzi o prawo jazdy. I tu dominowały tego typu szkolenia i 24 osoby właśnie były w ramach ABC przedsiębiorczości. Te osoby były przygotowywane do działalności gospodarczej. Już w 2019 roku, w tym pierwszym półroczu, szkoleń grupowych w ogóle nie było. Jeśli chodzi o osoby, które zamierzały podjąć działalność gospodarczą, to przygotowujemy je w ten sposób, że po prostu współpracujemy z ZUS-em,
z Urzędem Skarbowym i przedstawiciele tych właśnie firm spotykają się z naszymi przyszłymi przedsiębiorcami i po prostu te podstawowe takie informacje są udzielane. Jeszcze w tym spotkaniu bierze udział również prawnik, także w ten sposób przygotowujemy osoby, które zamierzają podjąć działalność gospodarczą do tej działalności. Jeśli chodzi o pierwsze półrocze 2009 roku, to 17 osób zostało przeszkolonych. Są to już faktycznie indywidualne szkolenia, takie szyte na miarę. Po tych szkoleniach osoby po prostu podejmują już zatrudnienie, bo konkretnie pod ofertę pracy to szkolenie się odbywa. No i oczywiście też przewaga właśnie tych szkoleń kierowców, tak? Przede wszystkim szkolimy kierowców, są tutaj operator ładowarki. I to są właśnie te osoby, które w pierwszym półroczu 2019 roku miały szkolenia. Inną naszą działalnością, jaką wykonujemy i chcemy doprowadzić do tego zatrudnienia, to są tak zwane instrumenty rynku pracy. Instrumenty rynku pracy i na zielono przedstawiliśmy Państwu te instrumenty rynku pracy, które realizujemy w Urzędzie Pracy, które nam się sprawdziły. Z kolei te na czarno, to gdzieś tam próbowaliśmy te instrumenty wdrażać, ale ponieważ najczęściej one trwają długo, także nie są efektywne, są przerwania i stąd już działamy w tych instrumentach, które nam się sprawdziły, a sprawdziły nam się prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, staże, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundacje wyposażenia stanowiska pracy, bon na zasiedlenie, finansowanie kosztów dojazdu i właśnie te dodatki aktywizacyjne. Praca interwencyjna to tak pokrótce powiem, że po prostu no tutaj Powiatowy Urząd Pracy w imieniu Pana Starosty może zrefundować na okres 6 miesięcy część kosztów wynagrodzenia plus składki ZUS. Po 6-miesięcznym okresie zatrudnienia pracodawca ma obowiązek na co najmniej 3 miesiące z własnych środków już zatrudnić bezrobotnego. Negocjujemy tutaj też właśnie z pracodawcami, żeby to był 4-miesięczny okres zatrudnienia, bo jest to ten efekt jakby już dla nas. Roboty publiczne to też Powiatowy Urząd Pracy w imieniu Pana Starosty może zrefundować wynagrodzenie i składki ZUS przez okres 6 miesięcy i też negocjujemy tutaj właśnie jednomiesięczny chociaż okres zatrudnienia po okresie tej refundacji. Głównie roboty publiczne są organizowane przez gminy. Prace społecznie użyteczne też możemy tu zrefundować. Te prace społecznie użyteczne to są takie prace, gdzie bezrobotni wykonują w swoich małych miejscowościach pracę 2 godziny dziennie, w miesiącu 40 godzin. To nie jest, jest to praca, która nie ma tutaj stosunku pracy. W wyniku porozumienia między gminą i Powiatowym Urząd Pracy ci ludzie po prostu na rzecz swojej małej miejscowości wykonują różnego rodzaju prace. Staże to też tutaj mamy nabycie jakby pierwszego doświadczenia przez okres 12 miesięcy dla osób do 30 roku życia mogą te staże być wykonywane. Natomiast dla osób powyżej 30 roku życia przez okres 6 miesięcy, przy czym
to stażysta, nie jest tutaj również stosunek pracy, stażysta otrzymuje stypendium po okresie, ponieważ te staże są finansowane najczęściej ze środków unijnych, także po okresie odbywania stażu wymagane jest zatrudnienie. Jednorazowe środki na podjęcie działalności to też Powiatowy Urząd Pracy w imieniu pana starosty może przyznać środki w wysokości sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia. Jeśli chodzi o Urząd Pracy, to już tak od lat kwota ta wynosi 20 tysięcy na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Osoba, której przyznano te środki, ma utrzymać jakby tę działalność przez okres 12 miesięcy. Dla nas dobrze jest, jak ten okres jest dłuższy, tak? Refundacja wyposażenia stanowiska pracy to tutaj również pracodawcy w imieniu pana starosty Powiatowy Urząd Pracy może przyznać również środki na wyposażenie stanowiska pracy. Oczywiście pracodawca również, pracodawca to wyposażenie ma zakupić z własnych środków i wykazać się odpowiednimi fakturami, dokumentami dokumentującymi, że właśnie to wyposażenie zakupił. Dopiero wtedy refundujemy to wyposażenie. Wyposażenie, jeśli chodzi o ten instrument, to pracodawca ma obowiązek utrzymania stanowiska pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy. No też cieszymy się, jeśli to trwa dłużej i w ostatnich latach okazuje się, że ten instrument no, zaczyna być mało efektywny z tego względu, że są liczne przerwania, tak? 24 miesiące rzadko kto wytrzymuje, albo po prostu gdzieś tam ktoś znajduje sobie inną pracę. Bywa tak, że zamiast 24 miesiące to ten okres wydłuża się do nawet kilku lat. Ja ostatnio podpisywałam jakieś zakończenie refundacji z 2016 roku, także tak to sprawa wygląda. Jeśli chodzi o następny instrument, to jest, który my realizujemy i stosujemy, to jest bon na zasiedlenie. Skierowany jest on do osób do 30 roku życia. Bon na zasiedlenie może uzyskać osoba, która podejmuje zatrudnienie poza miejscem swojego zamieszkania, oddalone od miejsca zamieszkania 80 km lub gdy dojazd z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia i z powrotem wynosi powyżej 3 godzin. Jest to dość atrakcyjna forma dla osób młodych. Dużo osób korzysta z tego instrumentu i muszę powiedzieć, że po pierwszych takich próbach wyłudzenia, było kilka takich osób, które próbowały, aktualnie są to bardzo rzetelne podejścia do sprawy, także każda z osób, która z tego instrumentu korzysta, rzetelnie się rozlicza, nawet gdy osoba jakaś nie potrafi wykazać tego sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia w ciągu 8 miesięcy, to po prostu to zwraca część tej refundacji. Finansujemy jeszcze zwrot kosztów dojazdu do miejsca pracy. Głównie jest to skierowane do stażystów, którzy, no wiadomo, stypendium stażowe jest zdecydowanie niższe od
od tego wynagrodzenia nawet minimalnego i stąd właśnie jeszcze to finansowanie kosztów dojazdu do miejsca pracy. No i dodatki aktywizacyjne, czyli po prostu te osoby, które z własnej inicjatywy podejmą zatrudnienie, mają możliwość skorzystania z takiego dodatku aktywizacyjnego. Jeśli chodzi o zgodnie z artykułem 59 naszej ustawy 59b, wszystkie te właśnie na koniec każdego miesiąca w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy znajduje się wykaz pracodawców, wykaz wszystkich umów, jakie zostały podpisane z Powiatowym Urzędem Pracy. A na koniec roku jest roczny taki wykaz, który jest do 30 stycznia. Mamy obowiązek ten wykaz przedstawić Powiatowej Radzie Rynku Pracy. To są instrumenty. Tu jeszcze raz mamy powtórzone te właśnie projekty, jakie były organizowane, to omawiałam wcześniej, z konkretną kwotą, jaką pozyskaliśmy. Jeszcze w 2018 roku kończyliśmy taki instrument, który nazywał się refundacja kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. Były to trzy limity, począwszy od 2016, kończyliśmy to w 2018 roku. I jeśli chodzi o 18 rok, to po prostu no tu nie udało się niestety jakby wszystkich tych środków wydatkować. No właśnie, bo instrument polegał na tym, że przez okres jednego roku Powiatowy Urząd Pracy zwracał prawie minimalną w kwocie minimalnego wynagrodzenia zwrot kosztów wynagrodzenia pracodawcy plus składki ZUS. Po tym rocznym okresie pracodawca miał utrzymać jeszcze przez okres jednego roku ten stosunek pracy. Nie zawsze się to właśnie już udawało. Tak jak mówiłam, dłuższe formy są trudniejsze. Ale te środki, które po prostu nie zostały wydatkowane w tym instrumencie, to nie przychodzą na aktywne formy, lecz na te formy pasywne, czyli zasiłki. W 2018 roku korzystaliśmy jeszcze, otrzymaliśmy środki przeznaczone na rehabilitację zawodową. I to była kwota 110 tysięcy. Z tego zostały zorganizowane staże i jedna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Ponadto jeszcze pozyskaliśmy w drodze konkursu dodatkowe środki na działalność gospodarczą. To była kwota 32 500 zł. W 2019 roku na rehabilitację tą zawodową otrzymaliśmy środki w kwocie 78 400. Planowaliśmy zorganizować 10 staży. 9 nam się udało zorganizować. Jeśli jeszcze ktoś będzie chętny, to przez te 3 miesiące możemy ten 10 staż zorganizować, a jeśli nie, no to tą pozostałą kwotę będziemy musieli zwrócić. I tutaj właśnie to, co mówiłam, że generalnie kierujemy do stażystów ten instrument finansowania kosztów dojazdu do miejsca pracy. Jeśli chodzi o 2018 rok, to przyznano 6 osobom zwrot kosztów dojazdu. W 2019 roku 9 osobom i to jest kwota 7300 zł.
i dodatki aktywizacyjne. Także te osoby, które z własnej inicjatywy, które mają uprawnienia do zasiłku i z własnej inicjatywy podejmują, rezygnują z tego zasiłku, podejmują pracę, mogą uzyskać dodatek aktywizacyny od 1 czerwca 2019 roku. Dodatek ten jest w wysokości 430 zł 70 groszy i comiesięcznie jest wypłacany. Uprawnienia do dodatków w 2018 roku miało 233 osoby, w tym roku, w tym pierwszym półroczu 101 osób. Tu przedstawiam Państwu slajd wskazujący środki na aktywizację bezrobotnych od 2010 roku do tego pierwszego półrocza 2019. I ten słupek niebieski to jest ten algorytm, który otrzymujemy, algorytm podstawowy, i słupek wyżej to są właśnie te środki pozyskane już poprzez właśnie konkursy. I proszę popatrzeć na te końcowe słupki, jak limit podstawowy jest niewielki, a te dodatkowe środki, jakie urząd pozyskuje, są zdecydowanie większe. To już może nie. Tu jeszcze mamy takie właśnie firmy, które powstają dzięki jednoosobowe działalności, które powstają dzięki dofinansowaniu tych działalności przez Urząd Pracy. Tu mamy na przykład trener personalny, tu jest dietetyk, tu mamy wyroby cukiernicze, chociaż one bezrobotny pochodził z powiatu świdwińskiego. Wyroby cukiernicze można posmakować w Koszalinie. Tu mamy usługi dietetyczne i kancelarię prawną. Muszę powiedzieć, że po prostu rokrocznie te takie bardziej oryginalne działalności kierujemy do Ministerstwa Rozwoju i tam po prostu te firmy nasze promujemy, wskazujemy jako dobre praktyki. I jeśli chodzi o 2018 rok, to 1640 osób bezrobotnych otrzymało wsparcie. I najczęściej to w ramach tych prac interwencyjnych, robót publicznych, staży, prace społecznie użyteczne, działalności gospodarcze, refundacja stanowiska pracy, bon na zasiedlenie. Jeśli chodzi teraz o te takie podstawowe instrumenty, które wymieniałam, jak staż, szkolenie, organizacja szkoleń, prace interwencyjne, roboty publiczne, dotacje, refundacje, to z tych właśnie instrumentów ocenia nas rokrocznie ministerstwo i badana jest efektywność zatrudnienia i koszt zatrudnienia, czyli efektywność zatrudnieniowa i kosztowa. Jeśli jeszcze w 2016 roku ministerstwo, były cztery kryteria i urzędy pracy spośród tych czterech kryteriów miały osiągnąć dwa wskaźniki. Dzięki tym dwóm wskaźnikom były typowane do nagród. Jeszcze w 2016 roku były te cztery kryteria i my dwa wskaźniki osiągnęliśmy, także tutaj otrzymaliśmy nawet podwójnie nagrody. W 2017-18 roku ministerstwo zmieniło tutaj te
jeśli chodzi o kryteria. Są dwa kryteria, które trzeba spełnić. To jest to kryterium efektywności zatrudnieniowej i kosztowej. I mimo, że te wskaźniki rokrocznie mamy jakby lepsze, bo nie spełniamy tego kryterium efektywności kosztowej. Jeśli chodzi o ten rok, to przekroczyliśmy o 1058 zł. Efektywność zatrudnieniową mieliśmy zdecydowanie lepszą niż krajowa, a efektywność kosztowa była przekroczona. Także nie plasuje nas to do nagrody, ale wystąpiliśmy o nagrodę specjalną, z wnioskiem do ministerstwa. Tu badany jest spadek zatrudnienia, badana jest aktywizacja bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych, aktywizacja osób powyżej 50 roku życia i efekt ich zatrudnienia. I mamy nadzieję, że po prostu coś nam może wyjdzie chociażby z tego. To właśnie jest ten dyplom, jaki otrzymaliśmy z rąk pani minister z okazji tego naszego święta. No i budżet. No, od 2012 roku widać, jak ten budżet na poszczególne formy no jest coraz mniejszy. Także i zarówno na formy aktywizacji zawodowej, na wyposażenie Urzędu Pracy, na zasiłki, ten budżet jest coraz mniejszy. Jeśli chodzi o 2019 rok, to projekty, jakie były organizowane, jak Państwo widzą, ten algorytm podstawowy, jaki na początku roku otrzymujemy, jest w stosunku do ubiegłorocznego mniejszy, bo w zeszłym roku był 1 800 000, teraz jest 1 500 000. No i pozostałe projekty, czyli FSOskie i jeśli chodzi o rezerwę ministra, ogółem na 2019 rok dysponowaliśmy kwotą 6 736 900. Rokrocznie też jakby rezerwa ministra, czyli te wnioski, jakie możemy, te środki, jakie możemy korzystać z rezerwy ministra, też się zmieniają. Na koniec roku pisaliśmy zapotrzebowanie, jeśli chodzi o rezerwę ministra, na kwotę 3 800 000, a otrzymaliśmy 1 514 000 zł. Także to jest właśnie to są te środki z rezerwy ministra, jakie otrzymaliśmy. Muszę jeszcze pochwalić się, że po prostu jeśli chodzi o FS, to od wielu lat w województwie zachodniopomorskim jesteśmy w wydatkowaniu środków liderami. Był okres chyba w 2016 roku, jako jedyni wydatkowaliśmy 100%, jeśli chodzi o POWER i RPO. Nadal jesteśmy w czołówce, bo po prostu jeśli chodzi o program operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, to wydatkowanie, jeśli chodzi o Świdwin, to wydatkowaliśmy środki w 99,55%. Jesteśmy na drugim miejscu po Pyrzycach i podobnie, ale tam na czerwono widzicie Państwo te powiaty, które po prostu no, dużo nie wydały. Jeśli chodzi o RPO, sytuacja tak samo wygląda. Też mamy tutaj, jesteśmy na drugim miejscu w wydatkowaniu środków, jeśli chodzi o regionalny program operacyjny. Tu jesteśmy po Goleniowie na drugim miejscu. Także jeśli chodzi o te
środki unijne są trudne do realizacji, wymagają dużo wysiłku, ale nam jakoś to wychodzi i to w sumie no dzięki, to nie jest moja zasługa, to jest zasługa wszystkich pracowników, ich zaangażowania i to wszystko po prostu dzięki całej załodze możemy te małe sukcesy odnosić. Jeśli chodzi o Urząd Pracy, to aktualnie jest zatrudnionych 36 osób. Oczywiście zatrudnienia nie zwiększamy. Jeszcze jeśli naturalnie ktoś odchodzi z pracy, czy to z powodu emerytury, czy z innych powodów, to nie uzupełniamy zatrudnienia. Jeśli chodzi o zatrudniamy 3 mężczyzn, a reszta to kobiety, także dominacja kobiet, jeśli chodzi o Powiatowy Urząd Pracy, no dużo osób jest z wyższym wykształceniem. I tak mniej więcej przedstawia się sytuacja, jeśli chodzi o temat, jaki właśnie miałam tu do zaoferowania. Dziękuję bardzo pani dyrektor za przedstawioną bardzo szczegółową informację na temat działalności Powiatowego Urzędu Pracy oraz sytuacji bezrobotnych w powiecie świdwińskim za miniony rok 2018, jak również za pierwsze półrocze 2019 roku. No i gratuluję również przyznania tak prestiżowego wyróżnienia w postaci dyplomu z Ministerstwa Pracy. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby się do tej informacji w tej chwili odnieść? Bardzo proszę, pan Daniel Nowak. Szanowni państwo, panie starosto, pani dyrektor, może dlatego, że jestem takim wzrokowcem, nie zauważyłem informacji na temat statystyk albo dotyczących firm budżetowych, takich, które działają na terenie powiatu świdwińskiego, jak wojsko, policja, szkoły, które zatrudniają no kilkaset albo nawet kilkanaście tysięcy osób w naszym powiecie i czy są prowadzone w ogóle jakieś, czy prowadzona jest w ogóle jakaś współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy? To znaczy wojsko... I drugie pytanie od razu zadam. Czy Powiatowy Urząd Pracy ma teraz jakieś sygnały albo jaka jest tendencja rynku pracy na terenie powiatu świdwińskiego dotyczący ogólnego spowolnienia gospodarczego? Czy wzrasta to bezrobocie, czy prowadzone są jakieś badania na ten temat? To wszystko. Bezrobocie zawsze wzrasta po tym okresie sezonowości, także już widać, że wzrasta bezrobocie. Spowolnienia jakby nie widać, po prostu młodzi ludzie, wiadomo, są bardziej mobilni, także pracy szukają poza terenem naszego powiatu, a nic mi na ten temat nie wiadomo, żeby było jakieś spowolnienie. Pierwsze pytanie dotyczyło wojska, no to wojsko jak najbardziej może korzystać z naszych środków, jeśli taka potrzeba jest, tak, ale po prostu no, są jakby wyłączeni, jeśli chodzi o bezrobocie, tak. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania i wnioski? Nie ma. Dziękuję bardzo pani dyrektor. Dziękuję. Proszę państwa, ja myślę, że przed przystąpieniem do kolejnego punktu obrad, a będzie to głosowanie nad uchwałami, propozycjami uchwał, myślę, że ogłosimy 5 minut przerwy. Proszę państwa, realizując kolejny punkt porządku obrad, przystąpimy do głosowania projektu uchwał. W związku z tym proszę wszystkich o zalogowanie się do systemu elektronicznego. Wszystkie zalogowane, rozumiem? Nie. Aha. No jeszcze go czekam.
Jest. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w związku z tym przystępujemy do głosowania, jak powiedziałem, uchwał. I ja przedstawię, pozwolicie oczywiście każdą z osobna, 7 uchwał dotyczących wyróżnienia honorowego za zasługi dla powiatu świdwińskiego. I tak, uchwała Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 26 września 2019 roku w sprawie przyznania wyróżnienia honorowego za zasługi dla powiatu świdwińskiego. Na podstawie paragrafu 2 ustęp 1 regulaminu przyznawania wyróżnienia honorowego za zasługi dla powiatu świdwińskiego stanowiącego załącznik do uchwały numer 40/214/10 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie ustanowienia wyróżnienia honorowego za zasługi dla powiatu świdwińskiego i regulaminu jego przyznawania zmieniony uchwałą numer 18/97/12 z dnia 30 sierpnia 2012 roku o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia wyróżnienia honorowego za zasługi dla powiatu świdwińskiego i regulaminu jego przyznawania na wniosek komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnienia honorowego za zasługi dla powiatu świdwińskiego uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Za zasługi na rzecz rozwoju powiatu świdwińskiego Rada Powiatu przyznaje wyróżnienie honorowe za zasługi dla powiatu świdwińskiego Stanisławowi Chmal. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świdwińskiego. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy odczytać Państwu uzasadnienie do każdej z tych uchwał? Myślę, że było to przedstawiane na komisjach, więc pominiemy tą stronę. W związku z przedstawioną uchwałą, czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. A więc przystąpimy do głosowania. Proszę zatem panie i panów radnych o przyciśnięcie odpowiedniego przycisku na urządzeniu do głosowania. Jeszcze jeden powinien być. No może ktoś nie głosuje. No. Można zobaczyć, kto nie głosuje? No to Ryśka nie ma, ja tu. Za. No trudno się mówi, no trudności w posługiwaniu się urządzeniem, ale myślę, że wszyscy głosujący się są za przyjęciem, tak, głosowało 16, bo tylu jest nas w tej chwili na sali i wszyscy 16 osób jest za przyjęciem uchwały. Proszę Państwa, w związku z tym odczytam kolejny projekt uchwały. Uchwała Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 26 września 2019 roku w sprawie przyznania wyróżnienia honorowego za zasługi dla Powiatu Świdwińskiego. Na podstawie paragrafu 2 ustęp 1 regulaminu przyznania wyróżnienia honorowego. Pominiemy tą preambułę, tak? Dobrze. Paragraf 1 kolejnej uchwały.
Za zasługi na rzecz rozwoju powiatu świdwińskiego Rada Powiatu przyznaje wyróżnienie honorowe za zasługi dla powiatu świdwińskiego Marcie Jalowskiej. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świdwińskiego. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są wnioski lub zastrzeżenia do przedstawionej uchwały? Nie widzę, a więc przystępujemy do głosowania. Proszę przycisnąć odpowiedni przycisk na urządzeniu do głosowania. Dziękuję bardzo. Głosowali wszyscy obecni na sali. Dziękuję bardzo. Kolejny projekt uchwały. Odczytam już bez tego wstępu. Uchwała Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 26 września 2019 roku w sprawie przyznania wyróżnienia honorowego za zasługi dla powiatu świdwińskiego. Paragraf pierwszy. Za zasługi na rzecz rozwoju powiatu świdwińskiego Rada Powiatu przyznaje wyróżnienie honorowe za zasługi dla powiatu świdwińskiego Danucie Malitowskiej. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świdwińskiego. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są do tej uchwały jakieś uwagi? Nie widzę, a więc przystępujemy do głosowania. Proszę o przyciśnięcie odpowiedniego przycisku na przyrządzie do głosowania. Dziękuję bardzo. Głosowali wszyscy obecni. Wszyscy są za przyjęciem tej uchwały. Dziękuję bardzo. Kolejny projekt uchwały Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 26 września 2019 roku w sprawie przyznania wyróżnienia honorowego za zasługi dla powiatu świdwińskiego. Paragraf pierwszy. Za zasługi na rzecz rozwoju powiatu świdwińskiego Rada Powiatu przyznaje wyróżnienie honorowe za zasługi dla powiatu świdwińskiego Janowi Napieraj. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świdwińskiego. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są do tej uchwały jakieś uwagi? Nie widzę, a więc proszę bardzo, przystępujemy do głosowania poprzez przyciśnięcie odpowiedniego przycisku na przyrządzie do głosowania. Dziękuję bardzo. Tym razem głosowało wszyscy obecni również, czyli 17 radnych. Kolejna uchwała Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 26 września 2019 roku w sprawie przyznania wyróżnienia honorowego za zasługi dla powiatu świdwińskiego. Paragraf pierwszy. Za zasługi na rzecz rozwoju powiatu świdwińskiego Rada Powiatu przyznaje wyróżnienie honorowe za zasługi dla powiatu świdwińskiego Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnie. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świdwińskiego. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są uwagi do przedstawionej uchwały? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania poprzez przyciśnięcie odpowiedniego przycisku na przyrządzie do głosowania. Dziękuję bardzo. Głosowali wszyscy obecni na sesji. Kolejna uchwała Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 26 września 2019 roku w sprawie przyznania wyróżnienia honorowego za zasługi dla powiatu świdwińskiego. Paragraf pierwszy. Za zasługi na rzecz rozwoju powiatu świdwińskiego Rada Powiatu przyznaje wyróżnienie honorowe za zasługi dla powiatu świdwińskiego Połczyńskiemu Towarzystwu Tenisowemu i Sportowemu Mecz. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świdwińskiego. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy do tej uchwały są jakieś wnioski, zastrzeżenia? Nie widzę. Proszę zatem o przystąpienie do głosowania poprzez przyciśnięcie odpowiedniego przycisku na przyrządzie do głosowania. Dziękuję bardzo. Kolejna uchwała Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 26 września 2019 roku w sprawie przyznania wyróżnienia honorowego za zasługi dla powiatu świdwińskiego.
Paragraf pierwszy. Za zasługi na rzecz rozwoju powiatu świdwińskiego Rada Powiatu przyznaje wyróżnienie honorowe za zasługi dla powiatu świdwińskiego Świdwińskiemu Stowarzyszeniu Amazonka. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu świdwińskiego. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy do tej uchwały są jakieś uwagi? Nie widzę. W związku z tym proszę o przystąpienie do głosowania poprzez przyciśnięcie odpowiedniego przycisku na przyrządzie do głosowania. Dziękuję bardzo. Głosowali wszyscy obecni radni. I na tym wyczerpaliśmy uchwały dotyczące przyznania honorowego wyróżnienia za zasługi dla powiatu świdwińskiego. Kolejny projekt uchwały dotyczy rozpatrzenia petycji w interesie publicznym. Projekt ten przedstawi pan Zdzisław Pawelet, wicestarosta. Bardzo proszę. Uchwała Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 26 września 2019 roku w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się, co następuje. Uznaje się za bezzasadną petycję radcy prawnego Konrada Cezarego Łakomego w sprawie wyprowadzenia polityki zarządzania konfliktem interesów. Zobowiązuje się pana, paragraf drugi, zobowiązuje się pana przewodniczącego Rady Powiatu do zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie załatwienia petycji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Czy do tej uchwały są jakieś uwagi lub zastrzeżenia? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Proszę o przyciśnięcie odpowiedniego przycisku na przyrządzie do głosowania. Dziękuję bardzo. Głosowali wszyscy radni. Uchwała przeszła jednomyślnie. Kolejny projekt uchwały przedstawi również pan wicestarosta Zdzisław Pawelec. Dotyczy ustalenia wysokości opłat związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w roku 2020. Bardzo proszę, panie starosta. Uchwala coś na podstawie obowiązujących przepisów, uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwała określa wysokość opłat za usunięcie pojazdu w trybie artykułu 130a ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym, opłat za przechowywanie tych pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w związku z wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu w przypadku, o którym mowa w artykule 130a ustęp 2a tej ustawy. Paragraf 2.1. Ustala się następujące wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi. Pierwszy, rower lub motorower 113 zł, dwa, motocykl 223 zł, trzeci, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton 486 zł, pojazd o dopuszczalnej masie od 3,5 do 7,5 606, pojazd od 7,5 do 16 ton 857 i pojazd o 16 ton do 16 ton powyżej 16 ton to jest 1263 zł. Pojazdy przewożące materiały niebezpieczne 1537 zł. Ustala się dwójka, ustala się następujące wysokości opłat za jedno dobre przechowania pojazdu. Rower motorower 2 zł, motocykl 3 zł, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton 5 zł, od 3,5 ton do 7,5 ton 25 zł, od 7,5 ton do 16 ton 25 zł, powyżej 16 ton 25 zł. Pojazd przewożący materiały niebezpieczne 150 zł. Opłatę nalicza się za każdą rozpoczętą dobę przechowania pojazdu na parkingu strzeżonym, licząc od pierwszej godziny przechowywania pojazdu. Czwórka. Ustala się następujące wysokości kosztów powstałych w związku z wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. Rower lub motorower 57 zł, motocykl 112 zł, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton 243 zł, od 3,5 do 7,5 ton 303 zł, od 7,5 do 16 429 zł,
i powyżej 16 ton 632, pojazdy przewożące materiały niebezpieczne 769 zł. Paragraf trzeci. Wraz z wejściem w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 44/183/18 Rady Powiatu z dnia 27 września 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów oraz wysokość kosztów powstałych w razie odstąpienia i od usunięcia pojazdów obowiązujących w roku 2019. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świdwinie. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Dziękuję. Uzasadnienie bardzo. To, jak na komisjach, stawki w tym roku po prostu na rok 20 nie są zmienione, tak jak były w 19. Dziękuję bardzo. Czy do tej uchwały są jakieś propozycje lub uwagi? Nie widzę, a więc przystępujemy do głosowania. Proszę o przyciśnięcie odpowiedniego przycisku na przyrządzie do głosowania. Dziękuję bardzo. Głosowali wszyscy radni. Uchwała przyjęta jednogłośnie. Proszę teraz kolejny projekt uchwały o przedstawienie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu świdwińskiego na rok 2019. Proszę, przedstawi pani skarbnik Lucyna Miętek. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja zaprezentuję Państwu projekt tej uchwały. Jeżeli będziecie Państwo mieli jakieś dodatkowe pytania, to jestem tutaj i gotowa odpowiadać. Uchwała Rady Powiatu z dnia 26 września 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu świdwińskiego na 2019 rok. Podstawa prawna to jest artykuł 12 punkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym oraz artykuł 211, 212, 217 ustawy o finansach publicznych. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 3/9/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu świdwińskiego na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2019 rok o kwotę 1 113 716 zł według załącznika nr 1. Punkt drugi. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2019 rok o kwotę 1 113 716 zł według załącznika nr 2. Punkt trzeci. Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów między paragrafami według załącznika nr 3. Punkt czwarty. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między działami klasyfikacji budżetowej według załącznika nr 4. Punkt piąty. Dokonuje się zmiany załącznika nr 3 przychody i rozchody budżetu na 2019 rok w brzmieniu według załącznika nr 5 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Po dokonanych zmianach budżet powiatu na 2019 rok zamyka się dochodami w wysokości 76 336 590 zł, z tego dochody majątkowe 5 904 020 zł, dochody bieżące 70 432 570 zł. Punkt drugi zamyka się wydatkami w wysokości 74 443 072 zł. Z tego wydatki majątkowe 9 303 366 zł. Wydatki bieżące 65 139 706 zł. Zamyka się, punkt trzeci zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 1 893 518 zł. Punkt czwarty zamyka się przychodami w kwocie 991 482 zł, z czego wolne środki z lat ubiegłych to kwota 291 482 zł, zwrot pożyczki 700 000 zł. Punkt piąty zamyka się rozchodami w kwocie 2 885 000 zł, z czego spłata kredytów 2 185 000 zł i udzielenie pożyczki 700 000 zł. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świdwińskiemu. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz BIP Powiatu Świdwińskiego. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby wnieść jakieś uwagi do przedstawionego projektu uchwały?
Nie widzę, a zatem przystępujemy do głosowania. Proszę o przyciśnięcie odpowiedniego przycisku na przyrządzie do głosowania. Dziękuję bardzo. Głosowali wszyscy radni. Dziękuję. I to była ostatnia uchwała, którą dzisiaj żeśmy głosowali. W tej chwili przystępujemy do kolejnego porządku obrad. To jest oświadczenia radnych. Bardzo proszę o zabieranie głosu. Pan starosta, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado i wszyscy tutaj zgromadzeni. W zeszłym tygodniu doszła do nas smutna informacja, że po wieloletniej chorobie umarł nasz współpracownik, pan mecenas Stanisław Karabasz. Współpracownik kilkanaście lat czynił tutaj obsługę prawną, kilka kadencji. W tej chwili nie można powiedzieć, że przejęła schedę, no ale między innymi udziałowcem firmy, która obsługuje nas, jest pani Karolina Karabasz, jego córka. Pan Stanisław Karabasz, człowiek zawsze merytoryczny, życzliwy, uśmiechnięty, taktowny, bardzo i bardzo elegancki. Żartem było powiedzieć, że czuł się jak w domu wtedy, kiedy wszedł i ściągnął krawat. Poproszę Państwa o to, żebyśmy chwilą ciszy uczcili pana Stanisława Karabasza. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo panu staroście. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę pan. Proszę. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Ja bym chciał tylko tak gwoli informacji poinformować, że Głos Szczeciński prowadzi taki plebiscyt pod nazwą Mistrzowie Agro 2019. I ten plebiscyt jest w takich różnych kategoriach, między innymi w tych kategoriach mieści się sołectwo roku, sołtys roku, koło gospodyń, rolnik roku i również jeszcze tam inne kategorie. Odbył się pierwszy etap dotyczący jakby takiego konkursu na szczeblu powiatowym. Zwycięzcy przechodzą na szczebel wojewódzki. Są to instytucje, osoby, które się same zgłosiły do tego plebiscytu, prezentując swoje dokonania, chcący się pochwalić swoją działalnością, to co zostało zrobione. Są to mieszkańcy naszego powiatu, naszych samorządów. Myślę, że warto wesprzeć ich poprzez oddanie głosu na poszczególne osoby czy organizacje biorące udział w tych kategoriach, bo jest to dla nich na pewno i wyróżnienie, i jakiś prestiż, że to, co zrobili w swoich lokalnych miejscach, mogą się tym zaprezentować, pochwalić. Te dokonania są prezentowane na łamach prasy, w internecie, więc jest to też w jakiś sposób promocja i samorządów, i powiatu. Przy tej okazji też tylko wspomnę, że w kategorii sołectwo roku w tym plebiscycie wygrało sołectwo Przyrowo z gminy Połczyn-Zdrój. Sołtysem roku w plebiscycie został wybrany na szczeblu powiatowym sołtys pan Roman Kołączyński, właśnie sołtys Przyrowa. A w kategorii koło gospodyń wiejskich reprezentować powiat dalej będzie koło gospodyń z Dziwogóry. Także myślę, warto złożyć gratulacje tym osobom, organizacjom. Plebiscyt trwa do 4 października. Jeżeli ktoś może, to proszę o wsparcie i oddać swój głos na
być może będą mogli na wyższym szczeblu nas reprezentować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Myślę, że warto tym Państwu pogratulować i życzyć dalszych sukcesów. Bardzo proszę, pan Wiesław Partacz. Ja do pana przewodniczącego. W sprawie tego dodatku, który otrzymaliśmy się do materiałów, jest propaganda wyborcza, która w miejscach publicznych, tym bardziej na najwyższym forum powiatowym, jak jest obrady Sejmu, przepraszam, Rady Powiatu, jest to niedopuszczalne. I myślę, że to jakieś jest niedopatrzenie z strony pana przewodniczącego, który w pełni odpowiada za przygotowanie i prowadzenie tej sesji. Dziękuję bardzo. Tak, uwaga poniekąd słuszna, aczkolwiek ja prowadziłem konsultacje, co prawda na przerwie z panem radcą. Myśmy te materiały po długich dyskusjach postanowili rozdać, ponieważ jest to korespondencja imienna. Uznałem, że nie ma to nic wspólnego z propagandą wyborczą. Jest to kierowane, powiedzmy, imiennie do każdego. No, proszę państwa, ja też to otrzymałem, podarłem i wyrzuciłem. Każdy może to samo z tym zrobić, ale jest to imiennie skierowane, jest to jako korespondencja, powinna trafić do adresata. Ja tak to, no nie ma innej możliwości, że przekazania poszczególnym adresatom, dlatego to trafiło. Jeśli ktoś z państwa poczuł się w ten sposób urażony, ewentualnie uznał to za propagandę wyborczą, to bardzo przepraszam. Uważałem, że jako adresaci tych pism powinniście to państwo otrzymać, a co z tym zrobicie, to jest państwa sprawa. To tyle w tym miejscu. Proszę bardzo, pan Daniel Nowak, bardzo proszę. Panie Starosto, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, mieszkańcy powiatu świdwińskiego. Mówię w imieniu rodziców pewnej szkoły w Świdwinie, ponieważ powstała taka koncepcja, wiadomo, że koncepcja może się wkrótce zrealizować, prędzej czy później, o zamknięciu szkoły SP1 Orła Białego w Świdwinie. Mam taką prośbę do wszystkich tutaj zgromadzonych oraz wszystkich mieszkańców, żeby bacznie przyglądali się temu, co robią władze miasta Świdwin. O merytorycznej pomocy, jak rozwiązać pewne problemy, jak można usprawnić efektywność szkolnictwa na terenie miasta Świdwin i konstruktywnie podejść do sprawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za głos w dyskusji. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym stwierdzam, że porządek obrad został już wyczerpany. Dziękuję wszystkim państwu za przybycie, za aktywne uczestnictwo w dzisiejszej sesji, a także zaproszonym gościom za wytrwałość. Zamykam obrady dzisiejszej 10. sesji Rady Powiatu Świdwińskiego. Dziękuję.